Przez 3 godziny Jada roznosi 189 gazet w swojej dzielnicy. W jakim tempie na godzinę roznosi gazety Jada? Pierwsze zdanie mówi, że przez 3 godziny roznosi 189 gazet. Mamy więc 3 godziny na 189 gazet. 189 gazet. Ale chcemy obliczyć tempo roznoszenia gazet na godzinę, czyli ilość gazet roznoszonych przez godzinę. Możemy po prostu odwrócić te proporcje. Jeśli ją odwrócimy, mamy 189 gazet na każde 3 godziny. Mamy więc tak naprawdę tę samą informację. Zamieniliśmy tylko miejscami to, co w liczniku i to, co w mianowniku. Zapiszmy to w najprostszej formie. Sprawdźmy, czy liczba na górze dzieli się przez 3. 1 dodać 8 to 9, i dodać 9 to 18, czyli dzieli się przez 3. Podzielmy więc licznik i mianownik przez 3, aby uprościć. 189 przez 3, policzmy to z boku. 3 w 18 mieści się 6 razy, 6 razy 3 równa się 18, odejmujemy, przepisujemy 9, 18 odjąć 18 to 0, 3 mieści się w 9 3 razy, 3 razy 3 to 9 bez reszty, 189 przez 3 daje nam 63, a 3 przez 3 daje 1. Podzieliliśmy licznik i mianownik przez tę samą liczbę. Otrzymaliśmy 63 gazety na godzinę. Możemy to zapisać jako 63 przez 1 gazet na godzinę, gazet na godzinę, lub po prostu 63 gazety na godzinę, bo 63 podzielić przez 1 to po prostu 63. Mamy więc 63 gazety na godzinę.